Witam Was serdecznie. Jak na razie sama, ponownie na moim kanale. I dzisiaj chciałabym się zająć głównie albo i przede wszystkim i tylko polskimi kosmetykami, polskimi nowościami, właśnie do makijażu. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani, jak na przykład będzie u mnie się prezentowała najnowsza kolekcja z afektu bądź co ciekawego nowego jest w drogariach Natura, to zapraszam do oglądania dalej. Pierwsze, czym zajmiemy się, to jest najnowsza kolekcja Ideal Blur z efektów. W tej kolekcji jest Podkład przeciwzmarszczkowy, korektor pod oczy, puder sypki oraz gąbeczka do makijażu. Ta gąbeczka w tej chwili jest jeszcze sucha, świeżo wyjęta z opakowania, więc zaraz wracam i zmoczyć. A, later. A tak prezentuje się, jak jest zwilżona. Trochę, trochę zyska na objętości. I oczywiście, zaraz jak zacznę aplikować podkład, to ja jeszcze będę używać drugiej, innej gąbeczki, bo nie wiem jak zachowuje się to podkładki, wiem jak zachowuje się ta gąbeczka, więc nowy podkład sprawdzę i z nową gąbką i z, ze starą gąbką, z gąbką, którą znam. I zanim się przesunę, to wjeżdżają dla Was słocze podkładu. Jest to podkład przeciwzmarszczkowy Ideal Blur, równomiernie rozprowadza światło na całej twarzy, dzięki polimerom z porowatą krzemionką i bio oh biopolimerem na Nawilża liftingu, wygładza skórę. Zawiera kompleks przecież zwalcza wolne rodniki za sprawą ekstraktu z płatków róży. Okej, okay. a ogólnie podkład charakteryzuje się lekką konsystencją, ułatwiającą aplikowanie. Działa aktywnie już od pierwszego kontaktu ze skórą. Sugerowana cena detaliczna to jest 90 zł. I przypuszczam, że najpierw się przysunę. I przypuszczam, że na chwilę obecną najlepszym, najciekawszym rozwiązaniem u mnie będzie numer. N1, najjaśniejszy. Oczywiście mamy tutaj pompkę, tylko no jak ja robię słocze, to zawsze to odkręcam i tak się już przyzwyczaiłam. I w tym opakowaniu mamy 30 ml, które jest ważne tylko 6 miesięcy od otwarcia opakowania. No i tak, ta jedynaczka ta będzie pasowała. Zapach ładny, przyjemny, bardzo delikatny. I zaraz sprawdzę, czy ta działa. Pompka działa spokojnie. No i dobra, tą gąbką sobie jedną stronę wyklepię. Gąbka w pierwszym odczuciu bardzo fajna. Gąbka kosztuje, u, gąbka kosztuje 50 zł, 49 zł złotych, mięciutka jak pianka równomiernie rozprowadza, porowata i to nie jest wada ok, gąbka fajna, ale pięć dych a kojarzy mi się z gąbką na przykład z Boho Beauty czy innymi które są raczej tańsze no dobra, biorę inną gąbkę to jest gąbka chyba z Hulu ja bardzo lubię te gąbki z Hulu I ogólnie, jak widać, pozbyłam się opryszki, ale. E, no, już chyba minął tydzień, jak pozbyłam się opryszki. Nie, może dobra, może nie cały tydzień, powiedzmy 6 dni, ale mm, mam tak cały czas suche, e, suchą górną wargę, plus nos mam przesuszony, pomimo tego, że nie smarkam, nie mam kataru, ale nos mam tak suchy. Ja nie wiem, co się dzieje. O co tu kaman? Okej, okay, i wydaje mi się, że. Trochę ciut mocniejsze krycie mam właśnie jednak przy tej gąbce z afektu. I na razie też tak jak aplikuję ten podkład, no to on bardzo ładnie wygląda na skórze. Krycie jest takie średnie w kierunku pełniejszego. Nie takie stuprocentowe macha, tylko taki no naprawdę spoko. Wszelkie jakieś przebarwienia oprócz może od tego i tego to tutaj jest zakryte. Jedyny minus, jedyne co mi przeszkadza na razie to to, że nie ma jaśniejszego odcienia od 1N. To jest najjaśniejszy podkład w tej serii, a no, są zdecydowanie jaśniejsze osoby ode mnie, które no, na pewno jakby chciały użyć tego podkładu. Właśnie w tej wersji kolorystycznej 1N to może być on dla nich za ciemny. Gąbka przyjemna, podkład przyjemny. No, na razie pierwsze wrażenia, bardzo, bardzo OK. Teraz szybko uciekam, zrobię sobie brwi, zrobię sobie kremowe konturowanie nosa i wracam do Was, aby sprawdzić korektor z tej samej serii. Jedziemy dalej, przechodzimy do korektora pod oczy. Korektor kosztuje 70 zł. 69 zł. Mamy tutaj 5 gramów produktu, który jest ważny również pół roku i są dostępne dwa odcienie, 1N oraz 1. W. I z tego, co tak jak robiłam sobie hmm, słocze, to widziałam, że 1N jest zdecydowanie jaśniejszy i najjaśniejszy z tych dwóch dostępnych odcieni i to jest kosmetyk, który ma lekko formułę, bez trudu się rozprowadza, nie gromadzi się w załamaniach, nie podkreśla struktury, wystarczy jedna kropla, aby oczy zachwycały naturalnym blaskiem, tonuje zasienienia, optycznie spłyca zmarszki, nawilża oraz gwarantuje promienny, zdrowy wygląd. No i dobra, zaraz zobaczymy. Korektora jestem bardzo ciekawa, bo pamiętam, że przez długi, długi czas bardzo, bardzo lubiłam się z e, tymi korektorami i Retouch, e, również z Afektu. Więc jestem ciekawa, czy to jest coś podobnego. Krycie naprawdę zapowiada się ciekawie. I co prawda m, mamy dostępny jeszcze puder z tej serii m, do całej twarzy, ale m, pod oczami użyję oczywiście pudru z Hean, bo chcę mieć pewność jak się ten korektor zachowuje pod pudrem, który znam i którego zawsze używam. Ok, jest ładnie, dobra. I jeszcze tak jak zwykle ma to miejsce: dołożę tak. No naprawdę wygląda na wydajny, bo można tutaj naprawdę go spokojnie, fajnie rozprowadzić. I dużo nie gadając. U, od razu pudruję pudrem Heian Satin Secret A resztę twarzy przypudruję sobie pudrem, który również nazywa się Ideal Blur, który uwaga, kosztuje stówkę 100 zł, 99 zł. Jest to chyba jeden po prostu transparentny odcień, i mamy tutaj. 7 gramów tego produktu. Matuje, redukuje wizualnie nawet głębokie zmarszki, poprawia strukturę skóry, nie tworzy efektu maski. Unikalna, i to jest ważne, zaznaczone w ulotce, ważne. Unikalna kombinacja pudru magnezium Aspartate. And zinc gluconate, and koper and y gluconate, and calcium gluconate. Zapobiega starzeniu się skóry oraz chroni ją przed skutkami stresu oraz zanieczyszczeniami. I jak odkręcimy, to mamy takie zabezpieczenie, i folikę I mamy siteczko. Puder zapowiada się być bardzo. O, oh, wow! Naprawdę bardzo, bardzo drobno zmielony. Tak, pokaż transparentny puder na słoczu. I mm. jest bardzo, bardzo, bardzo fajny w odczuciu. No i podrojemy. No, widać, że się o, zrobiłam matowa. Się sztachnęłam, ale zapachu tutaj żadnego nie ma. Okej, okay, i zaraz będę robiła baking nosa, ten nos poprawiała, ale no tak się prezentuje cera, no na razie jestem po prostu bardzo, bardzo matowa, ale krycie tutaj tego wszystkiego jest naprawdę zadowalające, no niektóre jakieś tam punkciki widać, zaraz zobaczymy jeszcze tutaj. Jak to pod oczami się prezentuje? No to jest spoko. Dobra, wiecie co? Zrobię baking nosa, ogarnę ten nos do porządku już takiego ostatecznego i zrobię wam zaraz aktualizację z przybliżeniem jak prezentuje się u cera. Okej, okay, powiem wam, że na razie Jestem na tak, podoba mi się, podoba mi się to, co widzę. Zarówno podkład, jak i korektor, jak i puder, wszystko w całości prezentuje się pięknie. Jedyne ale, no to kwestia tego, że no jestem po prostu matowa i ja w tym momencie sobie na całą twarz nałożę Secret Glow z afektu numer 01 i przywrócę sobie trochę blasku. I tak, jak się przyglądam i zgarnęłam te wszystkie pudry, no to powiem Wam, że mm, korektor prezentuje się ładnie. Aczkolwiek chciałabym, żebym miał ciut mocniejsze krycie. Z tego co pamiętam, dawno nie używałam tych korektorów, tych właśnie Eye Retouch, ale wydaje mi się, że te korektory miały mocniejsze krycie niż ta seria Ideal Blur. Ale z kolei też mamy tutaj napisane, że to jest Under Eye Perfecting Concealer, czyli concealer, korektor, który ma zrobić tą okolicę pod oczami ładniejszą. Nie ma tutaj obiecań że zapewnia 100% krycie, ale w konsekwencji prezentuje się ładnie, tylko tyle, że no wiecie, no według moich osobistych preferencji wolałabym, żeby tutaj to krycie było mocniejsze. I w tym momencie zamykamy dział afekt i zanim przejdziemy do oczu, gdzie mam paletę z Sensico oraz kredki do oczu z My Secret do przetestowania, to jakiś czas temu kupiłam i odłożyłam bronzer z Uniki, czyli z Contigo i wydaje mi się, że to chyba też jest produkt polski, o ile się nie mylę, ale tak mi się wydaje. Dajcie mi znać w komentarzach. I ja wybrałam sobie odcień w drogerii e, Camon Cinnamon. I wydaje mi się, że ten odcień powinien być w miarę, w miarę ładny. Jest ładny. O, jest śliczny. E, opakowanie plastikowe. Lusterka tutaj nie mamy. Bardzo, bardzo ładny odcień i jaśniutki. Teraz bardziej zbity pędzel. I czy ja mogę go trochę dobudować? Ładny odcień. Chłodny, ale nie siny. Ładny, 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 ładny. ładny. Można, można go trochę dobudować, ale bez przesady. Ale jest bardzo, bardzo naturalny. Podoba mi się. I tutaj, nie wiem, powinniście to widzieć, o, tutaj widać, że to nie są krosty, ja mam tutaj jakieś takie podskórne coś, co próbuję wycisnąć, ale jeszcze się nie rozbabrało i to są takie przebarwienia i no jak widać to nie zostało zakryte przez ten podkład, więc do krycia tutaj nie ma pełnego, jest to średnie. Ale wygląda bardzo ładnie dla skórze. Okej, okay, teraz by się przydał jakiś rozświetlacz, więc szybko poza kadrem nałożę sobie może nawet trochę tego różu oraz rozświetlacza z palety Nataszy Denony i przychodzimy do. Oczu. Czas na oczy, zanim przejdziemy do przybliżenia, to pokazuję wam, jakiej wielkości jest paleta, którą będziemy dzisiaj testować. Jest to Sensic Paleta, kosztuje w drogerii Natura w cegie oryginalnej, standardowej 49,99. I niestety ona przyszła do mnie już z dwoma ukruszonymi cieniami, ale dam sobie radę i jak to zwykle ma miejsce, postaram się zrobić em, dwa różne makijaże oczu, aby sprawdzić jak największą ilość cieni i co fajne, powiem wam w tej palecie to to, że tutaj mamy normalne Prawdziwe lusterko. Co prawda jest ono wąskie, ale na upartego można się w nim tutaj umalować, więc fajna sprawa. Dobra, przechodzimy do przybliżenia. Oczywiście, jak to zwykle ma miejsce, nie mam nic na powiekach ruchomych, co by w jakikolwiek sposób mogło pomóc tym cieniom. Zabezpieczyłam sobie tutaj okolice pod oczami, ponieważ jest to paleta wybitnie kolorowa. Może bym zaczęła od borda. Tak z grubej rury. I na ten sam pędzel wezmę taki fioletowy róż. O, uu, ładny ten odcień. Znowu bordo. Na mniejszy pędzel. Chciałam powiedzieć, że wezmę aby rozblendować ten róż, ale to jest napigmentowane. Łojejciu! Biorę czysty pędzel, postaram się to tak rozetrzeć. Tutaj trochę doblenduję. Dobra, weźmy um, ciemny fiolet, który już wpada trochę w taki granat. Trochę to rozblenduję tutaj innym pędzlem. Ale na razie wszystko ze sobą bardzo, bardzo ładnie się łączy. Ok, i może coś błyszczącego by tu nałożyć. Drugi cień w palecie, a y, pierwszy błyszczący Uuu, On pod palcem się nie zapowiadał, y, tak jak wygląda na powiece. Okej. Okay. I oczywiście pędzlem na sucho, syntetykiem. Tutaj to dołożę. No nieźle, powiem Wam. I zwróćcie uwagę, że y, przy tak mocnych kolorach nawet ta osypka nie jest jakaś wybitnie duża. Tutaj sobie później trochę wyciągnę. I na dół wezmę granat, ten najciemniejszy. To jest taki w sumie granat, taki trochę już kobaltowy, niebieski. No i tutaj już trochę, trochę mi się to sypie. E, to jest mniejszy pędzel, mniejsza powierzchnia. Hmm piękny I trochę z tym wcześniejszym fioleto, fioleto niebieskim połączę tutaj. Tutaj już tylko później będą poprawki kosmetyczne, ja to sobie tutaj powyciągam. I może tutaj wrócę do tego fioleto różu, różo fioletu. No dobra, już muszę tylko sobie tutaj powyblendowywać. I zwróćcie uwagę, że niezależnie ile tych cieni tu nakładałam, blenduję to, to to wszystko, tylko oczywiście nie mogę gadać, bo się ubrudziłam już, to to wszystko ze sobą bezbłędnie się łączy. Dobra, sprzątam i przechodzimy do drugiego oka. No i na drugim oku sprawdźmy, może uda mi się zrobić coś bardziej neutralnego. Mamy tutaj jeden brąz. Zobaczmy, jak on będzie tutaj Wyglądał, jak on będzie pracował. Bardzo, bardzo ładny odcień podoba mi się. I ogólnie powiem Wam, że niesamowicie mi się podoba, jak te maty pracują. Wezmę najjaśniejszy cień z tej palety i zobaczymy, jak on się prezentuje. Czy to jest właśnie taki czyszczący cień. On jest dosyć jasny, jak widać, bardzo jasny. Tamto lusterko na chwilę obecną dla mnie jest ciut za małe. Nie no, ten brąz jest sztosem. I mam tutaj taki perłowy cień różowy i jak widać jego ja wzięłam na pędzel. Włochaty. A teraz paluchem dorobię trochę. O! u, Ładny! Tylko go sobie tu trochę rozblenduję. I obok jest taki fiolecik. To bym go tutaj dorobiła. Taki fiolecik, taki wrzosowy fiolecik. Mam ochotę jeszcze tym brązem trochę tutaj podziałać, jakoś to tak właśnie rozblendować. Nie wiem co ja chcę, ale coś bym jeszcze chciała. Wezmę ten brąz jeszcze trochę tak, postaram się mocniej dołożyć. Dobra, niech tak będzie. Jedno oko, kolorowe, drugie w miarę neutralne. Czyszczę tą stronę i czekają nas kredki do oczu. Teraz szybko na linię wodną nałożymy sobie delikatną wodoodporną kredkę z My Secret Color Intense. Mam trzy Odcienie, tylko patrzę, jak one się nazywają. Odcienie, wydaje mi się, że były chyba na folisie, którą zerwałam. Tak czy inaczej mam brązową, fioletową oraz taką morską, i zapowiadają się one dosyć ciekawie, ponieważ jak robiłam swatche, to naprawdę miałam problem, aby je ściągnąć z ręki. A przy okazji są one niesamowicie mm, miękkie i właśnie kremowe. I tą fioletową nałożyłam tutaj. I są mega, mega intensywne. I w sumie, dobra, ciut ją zatemperuję. I zrobię o, tylko tak delikatnie. I jak widać, dopóki ona nie zastygnie, można ją trochę pomanewrować. No, może nie był to dobry ruch z mojej strony, ale okej, okay, później i tak Wezmę sobie przykleję. Tak kombinuję, co tutaj z tym zrobić. Wezmę trochę tej kredki na pędzel i użyję jej trochę jak właśnie takiego linera w żelu. O! Tak, tak. Teraz to będzie miało sens. Wow! Wow. I to w miarę fajnie tak tutaj przenika, więc tak już to zostawia. A na drugie oko oczywiście brązowa. O. Ale piękny brązik. I czy uda mi się to powtórzyć? No, jest nieźle. I biorę tą kredkę. Pędzlem tutaj nakładam. Nie wiem, czy to ma sens. Kredkę oczywiście powinno nakładać się pod cienie, ale chciałam te cienie sprawdzić. I właśnie chcę... Nie wiem co ja wymyśliłam. Ale chcę zobaczyć, czy tą kredkę w miarę tak rozblenduje. Tylko trzeba faktycznie szybko pracować. Bo ona zaraz zastyga. I oczywiście lepiej by to było robić innym pędzlem, a nie takim. Ale wszystko to prób i błędów, chyba to ogarnę. No ooo! Oh! Biorę ten, wracam do tego brązu z palety. Fajnie to wychodzi. No dobra, proszę Państwa, ja to sobie jeszcze tutaj rozblenduję, najważniejsze, że kredki sobie sprawdziliśmy, przyklejam sztuczne rzęsy i przechodzimy do podsumowania. Ojej, idź, no, no idź, a co ty za śpiocha tu masz? Co ty za śpiochet? Okej, okay, w ten oto sposób prezentuje się zakończony makijaż. W tej chwili na ustach mam konturówkę oczywiście Pirlen Lip Matic 07 plus um, pomadkę Nataszy Denony I Need 11NB Natasza. I um, może zacznijmy sobie podsumowywać produkty od końca, czyli najpierw podsumujmy sobie. Oczy. Na oczach, w razie czego również rzęsy to są Ardell Foaming 812. Zawsze od chyba sądzę, że już dwóch lat używam tylko tych rzęs i innych. Totalnie nie dotykam. No i przechodząc już do tych produktów: kredki. Kredki do oczu świetne, świetne kredki w tej chwili widzę, że te kredki w drogerii natura są po 10 ,99 zł 9,99 jest na nie promocja, normalnie kosztują 14 zł nawet w cenie regularnej uważam, że to jest naprawdę świetna cena brąz przeze mnie na pewno będzie bardzo bardzo często używany jedyny minus to jest i plus i minus tych kredek plusem i minusem jest to, że te kredki są bardzo bardzo miękkie i możecie zrobić coś takiego, że czu czubeczek odkładacie sobie o dobra pokażę wam tak yy, marnujecie czubek kredki Odkładacie sobie na dłoń i ja właśnie w ten sposób nabierałam ten produkt na pędzelek, aby nałożyć liner, aby zrobić właśnie kreskę. Jest to kredka, która jest równocześnie eyelinerem, właśnie możecie nią robić sobie kreski i przypuszczam, że ponieważ ona naprawdę mocno zastyga, to również świetnie będzie trzymała się na linii wodnej. Przy okazji jest to również minus, bo z racji tego, że ona jest aż tak kremowa, no to on ona też szybciej się zużywa, ale coś za coś, tym bardziej uważam, że jeżeli tą kredkę możemy kupić za 10 zł, to nie trzeba płakać nad tym, że szybko się kończy, tylko trzeba szybko lecieć i ją kupić. Teraz paleta do oczu. Paleta do oczu kosztuje 50 zł. Dosyć drogo, moim zdaniem jak na markę Sensic, ale jeżeli Wam się podobają te kolory, jeżeli takich kolorów potrzebujecie w swoim życiu, to uważam, że warto. Tym bardziej, że mamy tutaj 2, 4, 6, 8, 10 12 cieni i to są cienie naprawdę świetnej jakości, jak widać było w trakcie robienia makijażu, ani to się mocno nie osypuje, nie ma żadnego problemu w łączeniu tych cieni, no po prostu miodzio, i nie przypuszczałam, że tak mocno kolorowy makijaż, to no dla mnie to jest wybitkie kolorowy makijaż, tak bez żadnych większych trudności, bardzo ładnie wyjdzie mi na oczach. Paleta moim zdaniem jest świetnej jakości, a jeżeli jeżeli za jakiś czas zauważycie, że ta paleta na przykład jest na promocji, to naprawdę uważam, że warto jest ją złapać. Bronzer z Contigo, czyli marka Unica, w tym momencie kosztuje 17,99. Mamy tutaj 4,5 grama produktu. Bardzo fajna cena za świetny bronzer i polecałabym ten bronzer do typowo jasnych karnacji i do karnacji, na których dużo brązerów wychodzi zbyt ciepło, zbyt, zbyt ceglasto. Moim zdaniem świetny, cudowny bronzer. Dla mnie osobiście jest on ciut za jasny. Chciałabym, żeby był ciut ciemniejszy, ale jeżeli macie jaśniejszą karnację od mojej, to to może być wasz ideał. Sądzę, że warto jest go sprawdzić. On jest całkowicie matowy, bez żadnej drobiny, nic w tym stylu, ale bardzo przyjemnie, bardzo nieskazitelnie rozprowadza się Popoliczka, no i przede wszystkim jest w naprawdę fajnej, przystępnej cenie, więc jestem na tak. I ogólnie widzę, że chyba w dzisiejszym filmie wszystko będzie na tak. Ale dobra, teraz przechodząc do tej całej serii z efektu Ideal Blur, pierwsze ale jakie mam do tej serii, to pierwsze jest cena. Cena. Te produkty są drogie. Podkład kosztuje 90 zł, korektor pod oczy kosztuje 70 zł, puder, stówę kosztuje, a gąbeczka 50 zł. I teraz kolejno. Gąbka. Gąbka bardzo fajna, świetna. Ja z pewnością będę z niej korzystać, ale bardzo ona mi przypomina gąbeczki, te takie. Spiczaste, niemalże trochę takie trójkątne z Boho Beauty, a wydaje mi się, o ile się nie mylę, ja to sprawdzę i wrzucę Wam tutaj na ekran, ale wydaje mi się, że tamto można dorwać gdzieś tak w okolicach 30 zł, o ile się nie mylę, tak. Więc 50 zł za gąbkę na chwilę obecną, gdzie mamy aż takie zatrzęsienie gąbek i ogólnie narzędzi na rynku, no to uważam, że jest trochę dużo. Jeżeli by ona. Kosztowała, nie wiem, jeszcze 39. No to może by się człowiek na to inaczej zapatrywał, ale 49, czyli 50 zł, mm, już trochę trochę mnie to boli. Puder, puder, stuwa, znowu ta cena mnie boli. Pomimo tego, że ten puder przepięknie wygląda na skórze, oczywiście ja go również będę testować z innymi podkładami, bo w tej chwili mamy połączenie nowego podkładu i nowego pudru na skórze. Ogólnie to połączenie wygląda ekstra. Ale nie wiem, jak będzie się prezentować na innych podkładach, więc ja to będę jeszcze testować. Bardzo, bardzo drobno zmielony puder, niemalże taki, wiecie, taki satynowy, tak. nie wiem, jak to określić. Nie dość, że jest bardzo przyjemny na skórze, to również bardzo, bardzo ładnie wygląda na skórze. Jedyne moje ale to jest cena, tym bardziej, że mamy już trochę pudrów na rynku, które dają bardzo podobny efekt i są na przykład za połowę ceny, a czasami jeszcze mniej. Więc ogólnie jedyny minus to jest cena. Dobra, może drugi taki pół minus to to jest to, że on jest całkowicie matowy. Osobiście wolałabym, żeby był tak ciut delikatnie rozświetlający, ale dla mnie to może być taki pół minusik, dla innych to może być plus, bo nie każdy lubi rozświetlenie, ale jeden, jedyny minus tego produktu, to jest cena i teraz przechodząc do podkładu oraz korektora tak jak wam mówiłam podczas aplikowania tego korektora mam wrażenie że chyba ten korektor z efektu ten który był wydany chyba w tamtym roku chyba na początku tamtego roku tak mi się wydaje albo jeszcze wcześniej airy touch ma lepsze krycie niż właśnie ten ideal blur on nie jest zły ale jakoś aż tak wybitnie mnie nie zauroczył jak właśnie Tamten, a przechodząc do podkładu, moim zdaniem jest to trochę za drogie. Poza tym, m, pierwsze wrażenia jak najbardziej. Ekstra. Bardzo, bardzo mi się podoba ten podkład. Ma on średnie krycie, nie jest to pełne krycie. Można go delikatnie dobudować, ale bez szału. Cały czas pozostajemy w kryciu średnim. Tak jak Wam tutaj pokazywałam, tutaj na przykład mam jakieś takie delikatne rzeczy do wyciśnięcia, później no to one się przebijają i to widać. Tu mniej więcej też niektóre rzeczy widzę, więc, więc krycie jest naprawdę średnie. Na plus jest to, że on jest niemalże że niewyczuwalny na skórze. Bardzo ładnie się układa, nie ma żadnego problemu, aby go wpracować. Nie przewieszcza się po tej skórze, bo jak nałożyłam podkład, to jeszcze uciekłam, żeby zrobić brwi i krebowe konturowanie nosa, więc tutaj mi się nic nie poprzesuwało oraz się nie utlenia, więc to jest wszystko da plus. No i jeszcze jeden taki minusik, o którym Wam mówiłam na samym początku, to że właśnie ten 1N, który mam w tej chwili na twarzy, jest to najjaśniejszy. Dostępny odcień, więc dla wielu osób ten odcień będzie w sam raz, będzie idealny, ale z pewnością znajdą się osoby, dla których ten odcień będzie za ciemny. Więc y, ogólnie cała ta seria Ideal Blur bardzo, bardzo mi się podoba. Z pewnością będzie przeze mnie dalej testowana. Pierwsze wrażenia są jak najbardziej ok. Jedyny minus to jest cena. No i w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Jak zwykle na sam koniec czas na ogłoszenie parafii. Jak to zwykle ma miejsce, poprosimy z Enzo o łapkę do góry, jeżeli dzisiejszy materiał był dla Was przydatny i przyjemnie się oglądało. I denerwuje mnie ten czarny róg tutaj. Jak to zwykle ma miejsce, czekamy na Wasze komentarze, no i oczywiście zapraszamy na mojego, naszego Instagrama oraz Instastory oraz zachęcamy do subskrybowania oraz wciśnięcia dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy Kitulcowa, czasami nawet z Enzo i skrzypiącym krzesłem wrzucą nowy film na kanał. A więc dzisiaj to by było na tyle i mam nadzieję, że już niebawem widzimy się... W naszym kolejnym filmie. Więc do następnego i na razie.